Dzień dobry pani, rozmawiam z panią dyrektor artystyczną festiwalu Muzyka Elektronika Nowe, który jest prowadzony przez panią Elżbietę Siekorę od 2011 roku. Jest to ostatnia edycja niestety prowadzona przez panią dyrektor. Zobaczymy, jak będzie się dalej układała współpraca z Wrocławia, że tak powiem, z panem Pierrem Jodłowskim. Ale to, co się wydarzyło, przede wszystkim interesuje nas ze względu na to, że po pierwsze jest to Wrocław, po drugie powiedziałabym, my z bloku wschodniego właściwie jedyne, co mieliśmy, to mieliśmy warszawską jesień. I tu mam pytanie podstawowe. Czy warszawska jesień w jakikolwiek sposób wpłynęła na pani wybory? Oczywiście, bo to był nasz dostęp do postępów w muzyce i warszawska jesień, jak wszyscy wiemy, zaczęła się bardzo wcześnie, 1956. I otworzyła polskim muzykom oko na to, co się dzieje poza granicami Polski. I Polska w konsekwencji tego właściwie nie była nigdy krajem, który pozostał w tej estetyce realizmu socjalistycznego, tak. Już w ogóle znalazłam. I poza bardzo krótkim okresem, tuż po wojnie. W związku z tym no, ja przyjeżdżałam na festiwale Warszawska Jesień z Gdańska, bo wtedy uczyłam się w Gdańsku w liceum muzycznym. I to było zawsze ogromne przeżycie i ogromne doświadczenia też. Ja nie myślałam wtedy jeszcze o tym, że będę kompozytorem, broń Boże, uczyłam się gry na fortepianie, ale doskonale pamiętam te festiwale i wrażenie, jakie robiła na mnie muzyka nowoczesna. Czyli właściwie wybór muzyki nowoczesnej był bardzo świadomy. Wie pani, ja nie wybierałam nic, ja się urodziłam współcześnie i komponuję taką muzykę, jaka jest muzyką mojego stulecia, czy teraz już właściwie dwóch stuleci, bo można powiedzieć, że jestem kompozytorem z przełomu XX i XXI wieku. Czy Francja była wybrana celowo jako miejsce ekspansji muzycznej? Czy pani przeniesienie się do Francji było wyborem celowym? Czy to zaistniało jako przypadek, że to właśnie Francja była? No nie przypadek, ale też nie celowe, dlatego że ja wyjechałam po studiach reżyserii dźwięku do Francji autostopem zresztą, z moim wtedy narzeczonym i objechaliśmy pół Europy, żeby z Warszawy dostać się do Paryża. To trwało prawie miesiąc, było niesłychaną przygodą, obfitującą w duże, dziwne zdarzenia. I gdy znalazłam się w Paryżu, trafiłam trochę przypadkiem, a troszkę prowadzona przez znajomych, na kurs, jaki prowadził wtedy w radio francuskim Pierre Schaeffer. To był kurs muzyki elektronicznej, muzyki konkretnej. I zostałam wtedy przez 2 lata w Paryżu, ucząc się komponowania tej muzyki. I od tego właściwie zaczęła się moja działalność jako kompozytora. A następny raz to był rok 81, już byłam po studiach kompozycji w Warszawie i wyjechałam do Paryża na stypendium rządu francuskiego. Po czym zastał mnie na bruku paryskim, jak to mówię, stan wojenny w Polsce i ten pobyt 9-miesięczny stypendium przedłużył się do dzisiaj. No tak. To zdaje się, w tych 80-tych latach była często droga Polaków. Tak. Wtedy była bardzo... Pojawiła się ta, nie wiem już, która trzecia czy czwarta emigracja. Tak. Mamy za sobą 5 zrealizowanych we Wrocławiu festiwali. Dlaczego wybór padł na Wrocław? Ze względu na to, że już istniał MEN we Wrocławiu. Oczywiście we Wrocławiu powstał ten festiwal dużo przedtem, zanim ja nie zajęłam się. I dostałam propozycję od Związku Kompozytorów Wrocławskich, żeby zająć się prowadzeniem tego festiwalu, co z wielką ochotą przyjęłam, bo mnie to bardzo interesowało. Wrocław okazał się dla mnie miejscem fantastycznym. Będę to długo wspominać. Cała ta współpraca wieloletnia już teraz ułożyła się bardzo przyjaźnie i na pewno zachowam z Wrocławiem w dalszym ciągu takie miłe kontakty.
Proszę mi powiedzieć jeszcze taką rzecz. Wrocław. Wiem, Impart, potem NFM i tak przejście, no przejście kolosalne. Nawet biorąc pod uwagę starą salę Filharmonii, to jednak zmiana Impartu na NFM to są inny rodzaj muzyków, inny rodzaj publiczności przede wszystkim, prawda? Oczywiście, to był wielki skok i zależało mi na tym, żeby doprowadzić do tego, żeby festiwal Muzyka Elektronika Nowa odbywał się w Narodowym Forum Muzyki. Czekałam na tą budowę bardzo długo, bo jak wszyscy wiemy, była w niej przerwa. Ja pamiętam od czasu dziury w ziemi ten powstający budynek. Często tam chodziłam z dyrektorem Kosendiakiem, zwiedzałam, widziałam, jak woda jeszcze stała na dole i czekałam do tego momentu, kiedy będziemy mogli wejść do tych fantastycznych sal. Ale od początku, kiedy zaczęłam kierować festiwalem, to już byliśmy pod opieką Filharmonii, czyli potem Narodowego Forum Muzyki. Tak. Także muzycy byli od początku fantastyczni. No pamiętam jeszcze 2015 rok, gdzie filmy audio-wideo odbywały się w Nowych Horyzontach i to też nie był zły wybór. Tak, to ale było bardzo fajne. Wtedy staraliśmy się pokazać festiwal w bardzo wielu miejscach Wrocławia, między innymi Browarze Mieszczańskim, w różnych innych takich punktach ciekawych. Jeszcze przed moją jakby kadencją pamiętam koncerty z Ogrodu Botanicznego organizowane przez poprzedniego dyrektora Rafała Augustyna. Tak, Augustyna. To było wszystko bardzo ciekawe, ale myślę, że teraz mając taki do dyspozycji taki instrument, jeśli mogę tak powiedzieć, to znaczy gmach Narodowego Forum Muzyki, trudno się oprzeć temu, żeby właśnie tylko tam robić festiwal. Tak. Ale wyszliśmy w zeszłym roku, jak pani pamięta, przed budynek, odbyła się tam instalacja Kiełkowanie, także to daje duże bardzo pole do popisu. W ogóle wydaje mi się, że to jest, tylko z drugiej strony jest to miejsce, które jest uważane za taką wyższą kulturę, która nie jest dla pospolitych ludzi. Według mnie jest. Nie wiem, kto tak uważa. Kultura jest jedna, może być tylko dobra albo zła. Albo czy ona jest wyższa, czy niższa, to nie wypowiadałam się na ten temat. No więc właśnie, część ludzi uważa, że nie wypada im chodzić do NFM-u, bo to takie miejsce, prawda? Nie, dla mnie jest to po prostu normalne miejsce. Tam się słucha muzyki różnej. Oczywiście. Wszystkich zapraszamy zresztą. Jeszcze takie dodatkowe. Co jest takiego specyficznego w publiczności wrocławskiej i co znaleźliście Państwo i Pani i Pierre Jodłowski we Wrocławiu? Wrocław innego? Jest miejscem dosyć wyjątkowym, wydaje się, w Polsce. Jest to, po pierwsze, jest to najcieplejsze miasto w Polsce, co już dużo mówi o mieście i to ciepło. Jest nie tylko ciepłem pogody, jest także ciepłem w ludziach. Ludzie są tutaj ogromnie serdeczni. Ja urodziłam się we Lwowie i wiem, że dużo lwowiaków przeniosło się po wojnie do Lwowa. Moja rodzina częściowo także. Moja bezpośrednia rodzina znalazła się potem w Gdańsku. Ale mam tu jeszcze troszkę właśnie tej rodziny, która pochodzi ze Lwowa i wielu wrocławian jest tego pochodzenia. Mi się to też troszkę nadało temu miastu po wojnie taki ciepły charakter. Jest jeszcze, wydaje mi się, inna sprawa we Wrocławiu. Oprócz przesiedleńców typu Mazury i jakieś tam inne, są ci przesiedleńcy ze Lwowa i to była bardzo duża grupa intelektualnie prężna. Byli profesorowie często. Tak, oczywiście. Dzięki temu Wrocław uzyskał pewną elitę albo inny charakter troszeczkę, charakter miasta intelektualnie prężnego. Myślę, że w Wrocławiu było już coś nawet za czasów wcześniejszych. Miasta mają takie swojego ducha. Każde miasto ma swojego i Wrocław, duch Wrocławia jest po prostu fantastyczny. Powiedziała Pani, że Pierre Jodłowski, powiedziała Pani mu, przyjedziesz, zobaczysz. Proszę mi powiedzieć, jaka była jego pierwsza reakcja w ogóle przy pierwszym pobycie we Wrocławiu? No, taka była reakcja, że jest teraz na pół wrocławianinem, jak wszyscy wiemy. Tak, to jest taki daleki skutek, ale to pierwsze jego odebranie nie byłam, miasta. Nie byłam przy nim, ale widziałam, że bardzo szybko jakby miasto go wchłonęło i Polska w ogóle tak, że on jednak ma te polskie korzenie i ja mu powiedziałam, zobaczysz, i on zobaczył. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę.